Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z nim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w This is the Police 2. Grubo się dzieje w fabule, lecimy z kolejnym dniem, bo naprawdę jestem ciekaw, co takiego się dzisiaj wydarzy. Jeśli rozegramy tylko jeden dzień, przez to, że też prawdopodobnie w tym dniu złapiemy członka gangu, totalnie to zlewam, bo fabuły będzie wystarczająco dużo, żeby wynagrodzić na ten jeden dzień. Dobra, słyszał pan o filmie. Muszę do Ripton jechać. Dobra, idę. Ponieważ z okazji rocznicy Nelly dostała ode mnie rzadki kwiat, ale pochorowała się od jego zapachu. Czy to mogę z nią zostać, póki nie dojdzie do siebie? Co to był za kwiat? Nazywa się Stapelia. Kto by przypuszczał, że będzie śmierdział jak stare mięso? Wezna panu, że ja tam niczego nie czuję. Dobra, zostań. Nelly to rozumiem żona. Pani nasz listonosz przyniósł mi paczkę, podpisuje sobie, bo tam kicha mi prosto na rękę. Dobra, objawia się. Dreszcze puchnięte gardło. Podniesiona temperatura, dobra, idź. Ciotka wylatuje jutro do Kongo na 6-miesięczny wolontariat. Zamierza pomóc przy budowie wieży ciśnień, a przy okazji uciec od tutejszej paskudnej zimy. Z zawodu jest geolożką, choć moim zdaniem powinna zostać fryzjerką. Fantastycznie mnie strzyże. Czy mógłbym wziąć dzisiaj wolne, żeby dać jej jeszcze raz obciąć? Dobra, idź. Panie nasz, Aronowicz spocznie gdzieś w grobie. Chcę pójść uczyć pamięć dobrego policjanta. Czy powinien pan z obowiązką parę godzin? Idź. Też na pogrzeb. Idź. Okej. Okay. No i to tyle. Przydziel automatycznie. Dobra. Taki random. No, kurde, było. Dobra, jeszcze raz. Było 11 pałek. To będzie najlepiej. 12, 14... Jest 11, dobra. Proszę bardzo. No i teraz śledztwa. Dobra. Potrzebuję najbardziej inteligentnych, czyli tak, do tego przydzielamy Frencha. On niech szuka na mężczyznę w Jeepie. No i teraz tutaj całkiem nowa sprawa, czyli tutaj będzie Percy. Niech szuka na mężczyznę z pistoletem. A kto tu jeszcze był taki wielki inteligentny? Ferretti. A Ferretti niech szuka na mężczyznę z karabinem. Let's go. Aronowicz od rana leży w grubie, oczywistość była skromna, acz rodzina zmarłego uznała ją za stosowną. Awaria prądu. Przyszłość elektrowni atomowej. What? Atomowej? Niech schodzi z ust Sharpwood, mieszkańców Sharpwood. Mówi się, że zakład już od dawna znajduje się w wołającym o pomstę do nieba stanie i że trzeba go będzie zamknąć na czas nieokreślony. Dopóki nie uda się zebrać pieniędzy na remont, drobni przedsiębiorcy chyba gotowi są wyłożyć odpowiednią kwotę, nadal jednak nie dogadali się ze sobą co do podziału wydatków. Awaria prądu. Patrzcie, tym razem nie mogłem sobie wybrać muzyczki w tym. Dobra, sobie też leży w grobie. To dola. I co? To pewnie było to, co tam sobie wyczytałem, żeby zaoszczędzić kasę. Zobaczmy. Okej. Okay. O dziwo, nie chcę ode mnie kupić. Teraz. 120 za tuńczyka. Babka chciała mi sprzedać, kurde, paletę za 750, no to widzę, że to jest totalnie not worth taki deal. A jest, tak chcę 300 za jeden i 900 za buty, okej. Okay. Ja tam buty z chęcią wezmę. I jej opchnę, bo lepiej to wychodzi niż w tej drugiej. Dobra, tutaj żyletki, antybiotyki i tak dalej, to też jej poopychamy. Fasole też mogę. To jest tak, antybiotyki, zupy już nie muszę dawać naszej wtyce, więc ją też mogę spylić. Szkoda, że jest tak tania. Dobra, dalej. Jak to wygląda u niej? Wow! Zajebiście! Proszę, kupiłem od niej wszystkie te kanistry za 300 od sztuki, a sprzedaję za prawie 2,5 od sztuki. Zajebiste. Dobra, tak chcę kasety za mniej. Okej, odtwarza sobie zostaje, może się na jakąś akcję przydać. Ja pierdzielę, zajebiste to teraz było. Dobra, tytoń sobie jeden zostawię. Gaz paralizator. Teraz tymi gazami chyba przesadziłem, mam wrażenie. Dobra. Czyli mogę jeszcze kupić takiego ciekawego. No to za paralizatorami albo czymś to nic
takiego w miarę intrygującego. Kosmiczna błyskawica od Thordarona. Nasz, co powiesz na absolutnie kosmiczną pukawkę? Nie chodzi mi tu o jakieś tam lasery, które mają piu-piu jak w filmach. O nie, stary, mówię o broni z prawdziwego zdarzenia. Obcy stawili u mnie w ogrodzie kosmiczny karabin. Wcześniej tylko tworzyli na moim polu dziwne kręgi, kradli pasące się krowy, a teraz podawali mi coś niesamowitego, niebieską błyskawicę. Będę sobą szczerze, trochę się boję trzymać coś potężnego w stodole. Federalni już się chyba domyślili, że na mojej farmie dzieją się niezwykłe rzeczy. Od kilku dni widuję w okolicy czarne sedany. Nie zrobiliśmy, może dobilibyśmy tego. Co dam ci kosmicznego na to, wyznałem za paliwo do traktora. Nie? 526 in progress. Szczerze? Jest, dobra, nie. Jestem ciekaw, co takiego on kurde chce mi teraz obchnąć, nie? Zobaczmy, co to jest. Czy to będzie faktycznie warte tego paliwa, które jest warte 2000. Dobra, już. Kto chce iść, to niech idzie. Proszę bardzo. Kurde, akurat French mi się wylosował, że idzie, ale ja go chciałem posłać na dochodzenie. Dalej, przydziel. Znowu, żeby jak na... O, pyk, 10, to jeszcze lepiej. Dobra, Demers nie. Tutaj Percy, niech szuka na dwójkę. Tutaj Bradiego możemy wysłać, bo on taki spokojnie inteligentny. Horsepun nie bardzo, Kimmel nie bardzo. Rubara, jeden ma tylko punkt, Demers nie ma nic. No ale Ferret jeszcze jest inteligentny, więc proszę bardzo, ten... Szukaj na numer uno. Tutaj odhaczamy. Tak, tak, tak. A mogę... Czy ja mogę kupić od niej teraz na przykład tą? Czy mogę kupić od niej ropę? Za 4000! Kurde, nie, podziękuję. Dobra, damy... Daję mu jedną. Jedną wartą 2,5 prawie tysiąca ropę za... Taser! Jezus! O Boże! O, ale sporo kartridży dostałem. No, powiedzmy, że to było takie średnio opłacalne. Chociaż, bo chyba dostałem 6 kartridży. Kartridże są po 100, Taser za 500. No, połowę zwrócił mi kwoty. I dostałem to prawie, że za darmo, więc dobra. Szkoda tylko, że dzień wcześniej nie zadzwonił. Pracownik kostnicy odkrył, że ktoś wyłamał zamek w drzwiach frontowych i dostał się do środka. Dobra, Fraser, Wulba, Guzman, Leite. I tutaj ta dwójka, żeby się podtrenowała. Dobra, teraz oczywiście spylamy ponownie. O, tutaj 75 teraz kosztuje. A nie, Boże, bo to nie ten sklep. To u tej drugiej powinien sprzedawać właśnie przyprawy i tak dalej. O, chociaż fasola u niej jest tańsza. To tu zostawiamy. Ropę oczywiście. Kurde, 23 tysiące za tę ropę dostanę łącznie. 23 tysiące i 850 dolarów. Miód malina na moje oczy. Jak to na to patrzy. Zupa jest droższa od drugiej. Dobra, i teraz Laurie. Bełko. Krótka. Dobra, żyletki o dziwo się przy najlepszej akcji przydały, więc zostawmy sobie. Buty. Dobra, na drugą nóżkę buty w sumie też się raz przydały, więc bym zostawił. Antybiotyki rzadko się przydają, ale niech więc sprzedaję. Papier. No papier nie jest dużo wart, no dobra, niech będzie. Zupa. Jedną sprzedam, bo może się na akcji przydać, kto wie. Okej, okay, tytoń. Jeden też sobie zostawię, bo się jeden może przydać na akcji. Musiało im teraz kupić właśnie, to za ile Taser? Za 500? No, 1100 bym wydał na jeden Taser i 6 kadridżów, czyli to co dostałem od gościa za jedną ropę. Tylko szkoda, że ten dzień wcześniej nie zadzwonił, nie? Bo to byłoby wtedy bardziej opłacalne. Jak tak patrzę, no co, no ewentualnie Armaniak i whisky mógłbym sobie jeszcze kupić po sztuce, Mariszkę i tak dalej, ale szczerze wiecie, te... Zgarnianie tych rzeczy na akcję to nie jest takie mega musowe, bo to jest tylko taki bonus dla mnie, co mi to, żeby wiecie, mieć tam dodatkową informację, co się może stać, kiedy ja to wezmę, znaczy co się może stać, żebym mógł sobie ułatwić po prostu akcję, ale nie zawsze to jest potrzebne. Dobra, wołanie. Nad pociętymi, wyciągniętymi z zamrażarki z bokami grubej kobiety stoi mężczyzna, trzyma w ręku zakrwawiony skalpel i bombę samoróbkę zapalnikiem czasowym.
bezwładni, zastrzel albo rozkaz się poddać. Dobra. Razer, wiesz go bezwładni. 549 complete. Ulica bezwładni, aresztuje mężczyznę. Okazuje się, że chciał on rozciąć ciało swoje zniewidzone szefowie, by umieścić im bombę. Ładne eksplodowały podczas pogrzebu, by otworzyć na kresie pogrzebu, jaki spotykał winowajca w pracy. Trochę hardkorowe, ale dobra. Niech będzie. Okej, cyk. Dobra. French i Maguire wracają. No tak, jeszcze Saliwa wraca, bo on tak poszedł na pogrzeb. 524 in progress. Co jest tutaj? Zakład poprawczy. Kilku więźniów gra w futbol. W pewnym momencie jeden z nich, ksywa Cyklop, pozwala sobie... To nie ma jedno oko. Pozwala sobie na ostre zagranie względem innego osobnego znanego Bobo. Wywiązuje się bójka, a strażnicy boją się zainterweniować. Aha. To nie wiem, niech ogarną dupy i coś z tym zrobią. A właśnie, Pentkin, Boże, ogonie zapomniałem prawie totalnie. Dobra, czyli tak. Biegi. Pentkin i tu jeszcze wstrzelanie. Nasz niczego się już tutaj nie nauczę. Właściwie myślę, że mogę, że ja też mogę szkolić innych? Jak to? A bo Jezu, krycie się, nie biegi, co ja gadałem. Dobra, jak już to kupiłem, to kogoś tu wyślimy. Dobra, Alajewa wyślimy w takim razie. Bo trochę byłoby szkoda to kurde zmarnować. Że czemu to kryć się jest tak daleko? Ja tego nie czaję. Dobra, ukrywanie się. Tu wysyłamy Pentkina oczywiście. Ale znowu to, fajnie, że gra jakby sam mówi mi prosto twarz. Stary, nie wysyłaj mnie tu, bo ja już jestem nauczony tak bardzo, że się bardziej nie da. Dobra, tu możemy wysłać kogoś. Horsemoon, Kimmel czy Demers. Bo French ma full inteligencji. Albo dobra, Rubarę możemy tu wysłać. Dobra, Kimmel ma gdzie dwa punkty? W siłę i w szybkość. Dobra, w szybkość nie go nie wyślę, ale na siłę mogę go wysłać. Żeby sobie ten... On jako, że jest nielojalny, to i tak do domu będzie musiał iść, więc... Nie zaboi mnie jego brak. Aż tak. Monopol. Pijany starszy mężczyzna zaatakował przyjaciela, który nazywał go wykastrowanym psem kapitalizmu. Wow, ej, to jest naprawdę niezła obelga. Bardzo kreatywna. Szanuję, szanuję. Dobra, taka ekipa niech jedzie. Kurde, mogę Duvala jeszcze. Za mało tego snajpera używam. Nie tutaj, tylko tutaj. Dobra, wykupmy. Zanim wykupię te, wykupię jeszcze kogoś do negocjacji. Lejte, możesz jechać. Się podtrenować w tej kwestii. Co jeszcze? Jeszcze mi zostało strzelanie i reszta jest wykupiona. Dobra, no to... Instruktor strzelania. Dobra, muzyka. Zajebiście strzela. Fletcher też. Gillenstern jest zajebisty w ogóle. Okej, okay, Birch nie jest taki dobry strzelanie, z nich jedzie. No i jeszcze wykupimy sobie oczywiście wypoczynek w łaźni, czy w łaźni w Przeręblu. I wypoczynek też w łaźni właśnie. Tych zmęczonych gliniarzy powysyłać, a to dopiero na koniec dnia. Martedon, zgromadzony przed budynkiem tłum seniorów żąda wydania z kostnicy ciał upadłych towarzyszy. Grupa ma zamiar zabrać zwłoki do lasu celem odpowiednie rytuału duchy i ich ożywią, skandują starcy. Nie, nie ożywią. Nikogo i niczego. Dobra, może Frencha tu wyślimy, żeby się podtrenował trochę. Okej, okay, tutaj już mamy ogarnięte. Alajew też już ma szybkość. Dobra, strachu przyszpilił... Strachu? A nie Bobo? Przyszpilił cyklopa do ściany i próbuje wydobyć mu oczy. Pozostali więźniowie zebrali się wokół walczących i obstawią, kto wygra. Postaw na strachę, postaw cyklopa, rozdziel walczący przy życiu pałki. Rozdzielaj, kurde, napierdalać! Gotor czy Titus? Może Gotor będzie miał równe. 524, complete. No. A Titus i tak będzie miał ten punkt. Sullivanowi też wpadło, Muradianowi niestety nie. Belmondowi, dobra, czterech będzie miał punkcik do wzięcia. Czyli tak, Belmond ma, jest już też zajebistym giniarzem. Titusowi jeszcze brakuje trochę do tej... do tego miana. Gotorn... mniej w siłę. Sullivan niech ma szybkość. No i tyle.
Dobra, napaść. Zawiany staruszek dociska z tobą pierś swojego przeciwnika. Poważnie uszkodził mu twarz. Mężczyzna na chwilę się wstrzymuje, że jeszcze nic nie rozumiem. Czy świat już zupełnie zszedł na psy? Nie wie, z kim zadziera. Stojący w pobliżu, pijący, potakujący z szacunkiem. Uderz pałą, użyj paralizatora, zatrzymaj. Uderz pałą, co się będzie ograniczał. Dobra. Demers niech wali. No i pięknie, udało się. Cała reszta, poza Ulbagiem, będzie miała level. Ale to jest akurat nieważne. O, i cyk, akurat armaniak za darmo zgarnięty. Borotka. Dobra. Kolejna grupa. Kurde, jaką gościu ma brodę! Złap typa za brodę. Rzuć granat, strzel w powietrze. Grupa starszych mężczyzn urządziła wiec. Są zburzeni, ale nie uzbrojeni, chociaż niektórzy z nich mają laski. W łucem jest tłum, jest wielki brody mężczyzny próbujący też się do kostnicy. Rzuć granat. Kurde, French przez to, że właśnie poszedł na ceremonię, to nie dostał, ale... To nic takiego. Ważne, że dostał troszeczkę punkcików. Dobra, Fletcher ma punkt w szybkość i została mu tylko jedna rzecz. Dobra, Alive jest zmęczony, więc jego już nigdzie nie wysyłamy. Punkcik. Okej. Okay. Fajne to jest to, że nie muszę tylko lojalnych tu wysyłać, że nieważne kogo wyślę, to i tak są szkoleni. Nikt nie stawia oporów, powiedzmy. Jeśli chodzi o szkolenie, to teraz wszyscy wracają. Kurwa, nie jestem głuchy! Wiele jest na Fletcher do przerębli. Gotor, Sullivan, Maguire do łaźni. Pewna kobieta wnosi skargę, że jej sąsiedzi sprzedają niebezpieczne dla zdrowia towary tuż obok jej domu. Dobra, to muzyka, Fraser, Borotka, Wulbak, Guzman, Imuradian i Duval niech się tym zajmą. Dobra, cyk, mamy kolejne te. Klątwa portretu. 5 na mężczyznę z pistoletem. Pełne na mężczyznę z karabinem. Okej, okay, zobaczmy. To jest co? Wywołuje zdjęcia. Schyla się coś z tylnego siedzenia. Wyjmuje lampę. Dobra. Nie wiem. O, powie tak, podchodzi, odczepia, tu i tu brakuje czegoś, a tu mamy pewnie komplet, zobaczmy. To jest co? Odczepia. Tutaj odczepia obiektyw, idzie z obiektywem, schyla się, by wyciągnąć coś z tylnego siedzenia, wyjmuje obiektyw długoogniskowy i mężczyzna skarbiący leje lineroli prosto w twarz. Mamy to. Duval! O proszę! Nasz sniper! Fotograf i zarazem snajper służący w biurze szeryfa Sharpwood. Zabił, bo ten odebrał mu wszystkich klientów. O kurde! I teraz to! I teraz kurde to! Bo, dobry, on na bank jest winny. Ajajaj. Tylko teraz czy ja chcę właśnie wsadzić swojego snajpera, czy ja wolałbym jednak tego snajpera mieć. Zawsze mogę przeciągać po prostu te akcje, nie? I mieć, ale... Dobra, i tak z tego snajpera rzadko korzystam, chociaż... Dobra, w sumie trzymam kciuki za to, że gość jest niewinny, nie? Aj, niestety, kurde. Wszedł achievement, czyli niestety jest winny. Ajajaj. Policjanci przygotowali raport dotyczący poczynek postępów. A, to jest ta, na mężczyznę w jeepie, okej. Okay. No i mamy tu brakujący. Przywódca gangu berserków. Okej. Okay. Dobra, najpierw to.
W godzinach pracy Vic czeka na polecenie zbiera szeryfa. Zazwyczaj przechadza się wówczas po domu pogrzebowym znajdującym się w pobliżu posterunku i robi zdjęcia do prywatnej kolekcji. Często powtarza, że uwielbia estetykę śmierci. Albo od jakiegoś czasu spaceruje wieczorem po cmentarzu. Z tego co wiadomo, pracuje nad projektem fotograficznym zatytułowanym Zimny kamień dla gorących serc. No teraz to on jest na akcji, więc raczej nie będzie w żadnym z tych miejsc. Wystawa. Panie nasze, jako kierowniczka Muzeum Miejskiego raczej nie podzielam opinii mieszkańców Sherwood, jakoby w policji siedziały durnowate nieroby. Na dodatek zamierzam rozprawić się z tymi brydniami. Jestem pewna, że dzięki wystawie o tajnikach pracy funkcjonariuszy tym małym miasteczkowym kotłunom nieco rozjaśni się w głowach. Zdołam pozyskać archiwalne fotografie pierwszego posterunku w Sherwood. Zdołałam, przepraszam. Zmieścił się w stodole, da pan wiary? Zdobyłam też parę mundurów, ale przydałoby mi się jeszcze trochę przedmiotów kojarzonych ze współczesnym wyposażeniem policjanta. Puszka gazu pieprzowego, grant ogłuszający, taser oraz oczywiście pałka. Otwarcie wstawy odbędzie się jutro, potem jednak, jestem pewna, że wypożyczenie tych rzeczy na jeden dzień nie sprawi panu ogłuszonych kłopotów. Wszystko wrócę w nagadanym stanie bez obaw, a w ramach wdzięczności podaruję wam prądnicę. Co prawda sama przypominam się eksponat, za to działa jak marzenie. A dobra, niech jedzie. 542 in progress. Sprzedaż. Oczywiście. Dobra, to teraz tu kogoś wyślimy. Nawet Pękina możemy wysłać, tak po prostu. Dobra. Czekaj, co? Aha, dobra. Coś tam ma problem do kogoś. No to Horse Moon. Wow, nie robi problemu, aż dziwne. Co? Trafiłem? Jeszcze tutaj w sobie prostytutka przyjmuje klientów na parterze opuszczonego żeńskiego internatu. Okej. Okay. Nie, Alajew, zostajesz. Jesteś zbyt zmęczony. Tutaj. Cyk. Jest! Okej, okay. Idealnie miałem ludzi. No, dokładnie. Ale pewnie dlatego, że jeszcze na akcji był. Pewnie na kolejny dzień tam będzie, no spokojnie. Dobra, czyli teraz jeszcze aresztowanie nam zostało tego gościa. A to troszkę zajmie, niestety. Okej, mamy tylko przydzielenie. Dobra, to dajcie mi chwilkę, ja sobie przydzielę talenty, a my widzimy się na Boże pierwszym podejściu, kiedy typa zgarniemy. 580. Roger. 580. We have a visual. Negative. Roger. Get on the ground.
Poczesa przysunę bardziej w tę stronę, żeby już ubezpieczał powoli. Dobra, rozbeczka. Niech też się przesuwa bardziej do przodu. Aha, XD. Dobra, niech tu zostanie. Ten też sobie niech zostanie. To się nie rusza. Poczekajmy, aż ten albo ten się bardziej oddalą od siebie. Albo aż przyjdzie bliżej, pewnie, czemu nie? O! Okej, okay, dobra. To jest mi jak najbardziej na rękę. Dobra. Dobra, H. Kurde, to jest mega na YOLO w tym momencie. Dobra, Atkins. Nie, nie Hodges. Atkins. Przesłuchaj typa. Chcę widzieć rozstawienie ludzi. Gdzie oni się teraz ustawili. Okej. Okay. Czyli tam, gdzie jest H, ogólnie droga jest wolna. To mi się bardzo podoba. Atkins niech przejdzie tutaj. Czyli mogę na spokojnie tutaj Age'a przesunąć. Tu mamy tego gościa na widoku. No i tego typa mogę bardzo ładnie, nawet gazem go potraktuję, żeby trochę tego zużyć. Dobra, Hodges i Rockman. Obaj dojdą do typów. Tylko teraz pokażcie mi to, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten budynek. No właśnie, tu jest ktoś na widoku i tego typa momentalnie zauważy. Jak on tylko zostanie tutaj zaaresztowany, czy nie daj Boże, ogłuszony. Więc niestety, ale dopóki on bardziej nie odejdzie, to ja z tymi nic zrobić nie mogę. Birch. No Birch musiałby stąd zniknąć tak naprawdę. Okej, typ go nie zauważył i bardzo dobrze. Tylko niech się bardziej tutaj jest bardziej osłonięty. Dalej, Hodges jest tutaj. Rozbeczka tutaj. Dobra, rozbeczka akurat, żeby nie marnował sobie tury, to on może być akurat cierpliwy. Birch stoi, Rockman też stoi. Dobra, kończymy turę, czekamy na rozwój wydarzeń. Ten bardziej odchodzi, to mi się podoba. Ten wraca do środka, też dobrze. Ten idzie bardziej w tę stronę. Zauważa nieogarniętego typa. I nic ty nie zrobił. Miło. Dobra. No to Age, weź tego typa bardzo ładnie. Skuj. I tu bym go przesunął powoli do tego drugiego gościa. Okej, tu go mamy na widoku. Idź tędy. O, come on! Serio go zauważył! Dobra, już! Atkins dojdzie? Nie dojdzie! No nie wierzę! I teraz całą tą akcję mogę teraz zepsuć! Tą jedną zrąbaną akcją! Nie wierzę! Ten? Też nie dojdzie. Super! Bueno, tu się gościu schował, który oczywiście musiał go zauważyć! No, a Hodges ma akurat mierzony strzał, to mógłby go na spokojnie zdjąć. Chociaż... Nie, bo na Hodges'a potrzebuje dwóch tu... No nie wierzę, kurwa! Dobra, Hodges, masz taser? Masz taser! Dobra, ma taser! Atkins też ma taser! Dobra, to może się to jeszcze uda naprawić. YOLO Dida. Tego typa trzeba ogarnąć. Widać typa. Dobra. I... Jest! Zatazerujemy! Dobrze! Uff! Teraz tylko mam nadzieję, że gościu stąd nie wyjdzie i nie zauważy, bo to będzie tylko lipa. Dobra, Hodges, zdejmij tego gościa. A, dawaj, użyj gazu, co się będziesz ograniczał. Dobra. Na glebę. No, tylko Hodges teraz niestety zostaje bardzo, bardzo na widoku. A to gorzej. Okej, okay, Rockman, podejdzie tutaj.
Dobra, tu widać typa. Świetnie. Tego typa niech zdzieli pałą. Los Beczka niech tu podejdzie. I tego typa zaaresztuje. Get on the ground. Okej. No i został mi tylko Rockman, to, który podejdzie do tego ziomeczka. Walnie go taserem. I zaaresztuje. Muszę pozużywać te wszystkie rzeczy, które nakupywałem, bo mam tego za dużo, jeśli chodzi potem o te rozdawanie, te losowanie rozdające ludziom rzeczy. Jest! Okej, żaden nie wyszedł, super! Dobra, to weź się ty, H, ustaw tutaj na wejściu, żeby dał nam trochę widoku. O, super! Trzech typa w jednym miejscu. Zajebiście. Dobra. Atkins, ty weź podejdź tu i tego typa zaaresztuj. Okej. Okay. Boże, dobrze, że umiał, że zdołał wystrzelić do niego z tazera, nie? Bo jakbym sobie naprawdę zepsuł tą akcję, to mi się wkurzył. Dobra, niech się tutaj schowa. Dobra, Age, po prostu, żeby zużyć akcję, niech się ruszy tutaj. Hodges niech ubezpiecza. Dobra, Hodges ma co przy sobie? Taser i pałkę, dobra, czyli mógłby na jedną... Jakby dobrze teraz go ustawić, na przykład tu... To zobaczmy, jak to wygląda. Wchodzi tu... O, i tu go ustawić. I tego typa zdzielić pałą, tego zatazerować, a Age'em ogarnąć tego gościa. Dobra, dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Los Beczka niech będzie cierpliwy. Ja chcę mieć... Żeby wszyscy mieli bynajmniej te trzy akcje na turę, to chcę. Żeby tak było. Bercz jest tutaj. Dobra, to Bercza przesuniemy sobie bardziej w tym kierunku. Go tu ustawimy. Dalej. Ty będzie tutaj pokazywał, ale jeszcze Rockman może coś zrobić. Dobra, to Rockman niech podejdzie tutaj. I obok Age'a niech się ustawi na wejściu. Dobra, po jednej turze po jednym dzinglu akcji zostało, ale to jest nieważne. Jak oni się ruszają, to mnie interesuje. Ten poszedł bardziej tu. Kurde, jak na złość kolejny typ się tu przypołętał. Dobra. Który tam miał czujność? Chyba rozbeczka właśnie. Tak. Ale Atkins może za cenę jednego tego punktu może typa przesłuchać. Więc niech to zrobi. Tu jest dwóch gości, ale drugi jest tak bardziej na wyjściu. God damn it. Kurde mać, no i teraz na całą akcję zepsutą, jaką miałem w głowie teraz. Przez tego jednego typa. O, tu już są jeszcze drzwi otwarte w ogóle, czy tu może jeszcze ty wejść sobie tak po prostu. Dobra, tu jest okno otwarte. I drzwi. Dobra, to musimy kogoś z tej strony wprowadzić. Dobra, Bercz. Ruszaj. Tutaj niech dwóch stoi, niech ubezpiecza, ale... Bercz niech stoi tutaj. Niech daje nam troszkę widoku. Dobra, tu wystarczy dwóch. No to Rockman dołącz do Bercza, żeby go tam ubezpieczać. Okay, bardzo ładnie obok niego sobie staniesz. Tutaj Age i Hodges niestety nie wykonają żadnej akcji. Losbeczka może co najwyżej się do nich przysunąć i im pomóc. Czy wróć, pomóc, może im tutaj troszeczkę ich wspomóc. Wiecie, Losbeczka to jest tak na wszelki wypadek, nie? Bo on przez to, że nie ma trzech akcji w każdej turze, to ja go wolę tak nie dawać za bardzo do przodu. Atkins, Age i Hodges, oni tutaj oni są tak naprawdę... Oni, ta trójka mogłaby całych tych tutaj pozamiatać, nie? Jakbym ich dobrze rozstawił. Ale niestety, dopóki nie będzie bezpiecznie z tej strony, no to nie będę wchodził tymi tutaj. Dobra, w sumie rozbeczkę możemy tam właściwie przesunąć, żeby właśnie tam ich pomagał. Ta trójka sobie poradzi na spokojnie. Dobra. Kończymy turę zatem. Czyli ten wychodzi. O, widzi ciało. I nic więcej. Okej.
tam bardziej wyszedł. Znaczy, wróć ciało, widzi skutego typa po prostu, nie? Jak on ich nie widzi, nie mam dla tego pojęcia, no ale kurde, nie mogę teraz nic z nim zrobić, no. Musiałem wtedy wkroczyć. Chociaż w sumie? Dobra, moment. Najpierw od drugiej strony, Birch. A, to trzeba jeszcze... To trzeba otworzyć. Birch, masz promowacza? Masz. Dobra, tyle dobrego. Tylko on zużywa wtedy na to jedną akcję, żeby to otworzyć. Okej. Okay. Czyli on niewiele tu zrobi, ale może podejść pod drzwi. Zobaczyć z tej strony. Mamy dwóch kolejnych typiarzy. Dobra. Tam jeszcze obok niego był Rockman. Rockman ma pałkę i taser. Dobra. Kurde, gdzie gościu stał? Chyba... Rogers, chyba tu? Jest! Jest! Idealnie ustawieni. Idealnie ustawieni. Dobra. Dobra, tego zdziel pałą. A do tego wal z tasera. Okej. Okay. Zabezpieczone pomieszczenie. Okej, okay, czyli teraz mógłbym w sumie pomyśleć, żeby ich tutaj wprowadzić do środka już powoli. Tylko kurde, troszeczkę się obawiam to zrobić, będąc szczerym. Znaczy wróć, szczerze mówiąc. Kurde, póki tego typa nie zdejmę, to nie będę miał widoku, gdzie mogę iść na przykład dalej Atkins albo kimś. Dobra, to niech Atkins tego typa zakuje w takim razie. Bo nie, on by poszedł teraz momentalnie do tego typa i by ogłosił alarm, więc niestety, ale muszę się go pozbyć. Pała. I kujemy. Jak to wygląda z resztą teraz? Może Hodges. Age. Dwie tury może wykorzystać, by podejść do tego typa i go zdzielić pałą na przykład. Hodges. To samo, czyli niestety jeden gościu tu dalej zostaje. Chyba, że... Czy Hodges ma granat? Nie ma. Czy H ma granat? Też nie ma. Jak na złość, nie mają granatów. Dobra, ale mają obaj tłumik i mierzony strzał. To jest dobre. To jest dobre. Dobra. Dobra, dobra. To Hodges, podejdź tutaj. Tego typa zdziel pałą. Na tego typa wyko... A czekaj, to nie... O, mogę go stazerować, to jeszcze lepiej. Dobra, no to tazeruj w takim razie. Tazeruj, tazeruj. Dobra. Ojcz też ma chyba tazer, nie? Tak jest. Ale może nie będę musiał zużywać. Czy mogę podejść tak idealnie do typa? No, nie bardzo. Ale mogę podejść tu, żeby być troszkę schowanym i już być gotowym na akcję. Ale tego typa i tak tazerujemy. Okej. Okay. Ej, jest zajebiście. Właśnie, problem jest taki, że nie widzę, co się dzieje tam dalej. Dobra. Tak. Lozbeczka, wejść tam i odpal swoją czujność. Gdzie są typiarze? Tu, tu. Okej, okay, żaden przez drzwiach nie stoi. Zajebiście! I to jest naprawdę super rzecz. Bo teraz mogę ich wszystkich po prostu skuć. Braci se chodzą. Żaden się nie interesuje tymi typiarzami, co jest? Uff, okej, okay, już miałem coś mówić, że coś się chyba spieprzy, ale jednak nie, dobra. Ten na trzy tury, ten też na trzy tury. Dobra, jeden to jest ten szefu pewnie, który tam se chodzi, więc... O, chociaż w sumie, bo H ma mierzony strzał, nie? No ma, dobra. To użyj... A nie, czekaj, to jest tu. O właśnie, tu. I mierzony strzał. I pierwszy będzie wytłumiony, więc... Piu! Zdjęty. Dobra. I skuj tego gościa. Teraz dalej. Hodges. Atkins. Atkins. Ty podejdź tu. Tego typa skuj. Jezus! Ale dobra akcja! Myślałem, że się coś zepsuje, ale kurde, udało mi się idealnie akcję praktycznie naprawić, nie? Dobra, i Hodges. Dwie tury podchodzi w to miejsce i tego typa zgarnia. Roger. Kurde, nie!
Zły guzik! Zły guzik! Chciałem go skuć, a nie walnąć pałą! Dobra, trudno. Dobra, rozbeczka wprowadzona do środka przynajmniej. Okej, okay, Birch. On ma gaz i ma pałkę i ma granat. To niestety za mało. Znaczy, w teorii, bo w praktyce mógłbym tu użyć granatu. Ale chyba wolałbym sobie to odpuścić. Dobra, to Birch może lepiej niech nic nie robi. On niech tu stoi na czatach. Rockman, ty. Bardzo ładnie. Dobra, ten ile jeszcze przez trzy tury? I ten też. Dobra, to może Birch niech wejdzie tego typa. Albo nie, dobra. Nie, strategicznie. Skoro są ogłuszeni jeszcze na trzy tury, to ja nie muszę nic z nimi robić. A więc, Rockman niech przejdzie tutaj. I tego typa grzmotnie pałą. Pięknie. I teraz Birch może podejść tutaj. Tego typa grzmotnąć pałą. I od razu możemy go zaaresztować. Super. Rozbeczka zakuje jednego, Birch zakuje drugiego. Tutaj Rockman zakuje tego. Ten za 7 tur zginie, ale to na spokojnie zdążymy typa stąd wynieść. Którego mamy stąd wynieść. Dobra. Znaczy, w sumie mógłbym nawet wziąć go i zanieść do fury, żeby mieć pewność, że gościu przeżyje. Dobra, Jolo. Podejdź. Mamy typa tutaj. No to podchodzimy. Podchodzimy. I pałą w ryj. Pięknie, zestunowany. Dobra, Atkins, ty podejdź. No, trochę ma ograniczone niestety przejście. W głupim miejscu ją trochę wstawiłem. Niech będzie. Dobra, Atkins niech się już przygotuje na tego typa, żeby go podnieść. Birch, ty podejdź tutaj. Tego typa zakuj. Subcio. Dobra, i... no i się przesuń tu. Nie wiem, czy to są wszyscy, nie? Bo to jest ten problem. Czy będą wszyscy, czy będą jakieś posiłki, tego nie jestem w stanie stwierdzić. Ale od czegoś mam Atkins w razie czego, nie? Dobra, kujemy. Dobra, teraz... Birch skuje tego ziomka. Pięknie. No i niech wychodzi na zewnątrz, jako zwiat taki powiedzmy. No i tutaj kujemy jako Rockman tego gościa. O, nawet lepiej, możemy tu podejść i tutaj Hodgesowi otworzyć drzwi. Na następną turę. Otwieramy. Cyk. No i pięknie. Dobra, czy ona może go przesłuchać tak od razu? To mnie ciekawi. Dobra, moment. Najpierw Hodges zajmie się tym gościem. Get on the ground. O, okej, okay, wystarczyło! Super! Mamy wszystkich, zwycięstwo! Myślałem, że tego musiał jeszcze znaleźć do wozu, ale nie. Czyli po prostu, pewnie w momencie, w którym nie są wszyscy jeszcze unieszkodliwieni, to wtedy, wiecie, mogę jakby zanieść szefa do wozu i odjechać, ewentualnie unieszkodliwić resztę później. Właśnie w trakcie, bo za pierwszym aresztowaniem. Ale teraz, jako że wszystkich po kolei zdjąłem, czy tam w przypadku tego jednego go unieszkodliwiłem tym postrzałem, no to od razu mamy akcję zakończoną sukcesem. Pięknie. Rozbeczka, jeden punkcik, no to miej w negocjacje. Birch też jeden punkt, to ostatni miej w strzelanie. Rock ma w negocjacje, ma jeden punkcik. No i to tyle. Zlikwidował gang, udało ci się aresztować przywódcę i pozbyć się szajki. Teraz musisz tylko poczekać na zwrócone nagrodę, pieniądze w płata centrala, a cała biurokracja jest zazwyczaj kilka dni. No, czyli max dwa dni później będziemy to mieli. No i zajebiście! To mi się podoba! Okej, okay. Internet wydaje się całkowicie pusty, opuszczony wewnątrz, panuje cisza, nie świeci się żadne światło. Wyważ drzwi zabite deskami, wejdź przez okno. O Jezus, co to jest?
Policjant spiera się na okno, by zajść do internetu. W środku znajduje prostytutkę, która niczym kowbojka dosiada okrakiem swojego klienta. A, okej, okay, dobra. Złap kowbojkę za włosy. Świetnie wyglądasz w siodle, młoda damo. Strzel do niej z tazera. YOLO. 542, complete. Policja szanowała kowbojkę, strzałem z tazera i ją areszty. Kobieta pogalopuje prosto do więzienia. Okej. Okay. Dopiero na miejsce zdarzenia. No i okej, okay. Rubara jest mega inteligentny. Dobra, i teraz niech tylko ludzie wracają. Dobra. Jak to wygląda z Penkinem? No, coraz lepiej, coraz lepiej. Teraz mam tylko nadzieję, kurde, że... uda się ten... jutro tych ludzi pozgarniać do roboty, żeby, wiecie, ich posłać na ten... na łaźni i tak dalej. Więc dobra. Na pewno Penkina chcę, na przykład Alajew może zostać w domu. Marszala wyślemy do łaźni. Czy tam po prostu na łaźni, na przykład jedno. Lejte, dobra, Lejte nie potrzebuje, to może zostać. Ci niech przyjdą. Ci też. Dobra, ten ma próbę, więc tak nie przyjdzie. Ferretti, dobra, Ferretti może zostać. Brady, tak, Kimmel nie jest lojalny, to nie przyjdzie. Horsemoon, Chapman, Demers, Kurosawa. Persi. W sumie nie ma do Hozy, to Persi może odpocząć. Rubara też niech odpocznie. French jest w domu, Clayton też, Mulligan też. No i Luna. Dalej, kończymy dzień i jest fabuła. Co tym razem? What? You think I'm driving around with a DeVroom painting in the back seat? There's something you have to hear. Right now. But not here. No, even further. Even here, someone could hear us. Are you kidding? We're in the middle of a snowy desert. There's no one here. Look around. Okay. Okay. Here. I just want him to disappear. And I don't care exactly how it happens. I'm not asking you about your methods. You know our methods well, Sheriff Reed. And you also know that things like this aren't done for free. How do you think a sheriff can repay you? I can forget that you exist. Forever. That's a generous offer, Sheriff Reed. I can't deny it. That's enough! You really want to be rid of this person so much? I said enough! Yes, I do. I really do. Colonel Henderson said that you wouldn't do anything. He has a plan, but he needs to work out all the details. Meanwhile, you act like nothing's happened, okay? A brainless bitch. What a brainless bitch. Hey, Mr. Boyd! Wait! No, wait, stop! What are you blaming me for? What did I do? I'm just a messenger! Wait! Hold on! Fuck! Ty się cieszy, że on ci kulki nie sprzedał! O kurde. Czyli... sądziłem, że Lily będzie chciała jakoś przegadać, żeby Henderson go wziął do siebie i go tam trzymał. Ale nie, ona chciała, żeby Henderson Jacka zabił! Co za zdrada, ja pierdzielę. Okej. Okay. Fabuła naprawdę mocno się, może nie zatacza, ale mocno kieruje w dość konkretnym kierunku. Wiecie tego, że Lily tak sobie nagrabi, że któryś z naszych kolegów, albo Henderson, albo Jack, ją po prostu zabije. Ale jak tak patrzę po tej sytuacji, to sobie nie wiem, kto, który bardziej by chciał. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Zagrajmy w This is the Police 2, w którym będziemy kontynuowali tę historię.
Naprawdę ciekawi mnie, co takiego się tu wydarzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!